Okej, witajcie moi mili. Z tej strony Rosibo, kolejny odcinek zagramy w Big Pharma. I tak, w poprzednim odcinku sprawa się rypła. W dużym stopniu. W tym odcinku sprawa rypnie się jeszcze bardziej. Bo musimy zrobić dużo leków. Musimy poczekać na kolejną pożyczkę. Która mam nadzieję, że przyjdzie niedługo, szybko. Przebudujemy po prostu trzy hale. Na początku polecimy w debet na poziomie kilku tysięcy pewnie. I wtedy wszystko powinno się jakoś tutaj rozwiązać. Bo fakt jest taki, te pakowarki, jeżeli będą dobrze zrobione, mogą przynosić nam naprawdę kolosalne, fajne fundusze. A competitor has released a new product. Drugą rzeczą jest to, że problemem mogą być... Kurna, nie robią dobre leki. Ale my mamy największy zysk na razie. Czyli my teoretycznie ciągniemy najbardziej research do góry. Complete. Research complete. Kryokondensator. Dobra, new loan available. Jak będzie... O, new loan. Tego liczę. 75. Mało. Dobra, bierzemy go. I teraz tak. I w tym momencie wszystko pierdutło. Bo... Bo tak, pigularki, to wszystko... Ja coś czuję, że to naprawdę pierdutnie, nie? Jak tam teraz się nabierzemy za przebudowę. Ale okej, bądźmy optymistami. Bądźmy optymistami, nie bądźmy pesymistami. Czekajcie, teraz tak, cyk, 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 cyk. Bo tak dobrą sprawę, to większość z tych maszyn, co mamy, użyjemy za chwilę drugi raz. Poza oczywiście pakowarkami, które po prostu wyciągniemy stąd i wsadzimy żywcem kawałek dalej. No dobrze. Czyli to jest taki. Tu mamy import, tu nie mamy importu. I tu nie mamy importu, okej. I teraz tak, efekty. Który lek daje nam w pierwszej kolejności dobry zysk? I dobry pieniądz. Zwalczający ADHD. Okej. Lek na ADHD. Mimo, że według mnie ADHD to nie choroba. Zastopujmy to wszystko, co tu mamy. Zatrzymajmy, że tak powiem, tą karuzelę śmiechu. Cyk. Powiem tak, w Prisonie przebudowa nam wyszła na dobre, mam nadzieję, że tutaj też. Tutaj też tak będzie. No właśnie, bo tak, bo mamy też autoklawy teraz. Mając autoklawy, invalid position. Mając autoklawa mamy dużo większe możliwości, że tak powiem, operacyjne. Ulepsz do antybiotyk, właśnie. Czy ja mogę antybiotyk 277? Będzie na pewno potrzebny. Ale okej, zacznijmy może od tego antydepresantu. Antydepresant potrzebuje 15 do 20... Nie, 11 do 17. No dobrze. Czyli antydepresant importujemy. Potrzebujemy zmniejszyć mu stężenie o 3 na starcie. I potrzebujemy dorzucić mu katalizę, którą weźmiemy stąd. Moment, i on ma tutaj tak. Czyli dobrze by nie było powiedzieć, że ten multi-analyzer jest tu w pytkę. Tak, będzie miała być tamta baza. 7D11. I teraz to dissolverem. Zwalcza ADHD. I to będzie jeden lek. Teraz tak, musimy to podwoić.
moment, moment. Nie zamykajmy tamtej ścieżki do końca. Przydałby się to jeszcze o jeden. Okej, dobrze, zrobimy to tak. I tak, jedną pakowarkę już tutaj damy. Tak. Tak, tak. Invalid position. I zrobimy to w ten sposób. Aha, bo tu jeszcze musimy połączyć. Okej. Dobrze, i to będzie 320. 320 czystego zysku. Tyle, że widzę już tutaj. Czekajcie, a dalibyśmy radę zrobić to jakoś tak. Żeby na przykład... Czekajcie, zróbmy to. Czy możemy zrobić to bardziej z głową? Teraz na przykład. Boję się, że zajmę całą halę tym. Z tej jakże konstruktywnej przebudowy gówno wyjdzie, ale okej. Zróbmy to wtedy tak. Teraz kolejny lek, który możemy puścić na wysoki połysk. Teoretycznie ten z ADHD. Ten z ADHD nam nic nie da teraz, okej, ale mam tutaj to. To może, ten stan lękowy, czyli przeciwhistaminowy. Czyli tak, tutaj zeskakujemy z przeciwhistaminowym. I tu potrzebujemy tą katalizę. Teraz tak, klik. Histaminówka. Czyli tak, aglomerator. I tutaj dalej dissolver. No to akurat się ładnie złożą, okej. Teraz tak, łagodzi bezsenność. No dobrze, i teraz kataliza plus kryokondensator. I ona jest tu. Tak, to było to, co tu się zrobiłem. To by trzeba... Moment, wstrząsarkę mam tu. Okej, dobrze, zaraz to ogarniemy i będzie... Będzie sód malina. Tak, zrobimy to tu. To tu. To tu. O. Tak. I teraz ten multimixer. Multimixer damy tu i to wpuścimy tak. Teraz, o ile się nie mylę, to powinno dać nam ok. I teraz potrzebujemy 11 do 14 i cryo użyć na tym. A mamy ile? 3. Czyli taniej będzie użyć nam aglomeratora. Jezu, tam jest wirówka, już myślałem, że coś więcej. Jednym cryo. Drugim. Potem co? Dwie pigularki. Dwie pigularki i pakowarkę. Kryo, kryo. I dwie pakowarki. A nie, bo tu jest... Właśnie, to jest wyjście.
no tak, tylko że jak tu mamy łagodzenie stanów rękowych. O, w dupę, to ja i tak muszę jeszcze to teraz przecież obniżyć. Nie. Ile tu im brakuje? Dużo im brakuje. Hi. No dobrze. Wiecie co, to sprzedamy wszystko. To sprzedamy wszystko, bo nie pomyślałem teraz o tym. Naprawdę, zarąbałem się teraz z tym. Pakowarka akurat się przyda, jedna, druga, trzecia. I teraz pytanie, czy ja stąd jeszcze zrobię jakiś lek taki. Moment, to mamy na ADHD, tak? Teraz tu, żeby się nie walnąć. Tak, tu mamy ADHD. Tu mamy łagodzenie stanów lękowych. No i jakiś idiota oczywiście musi samochód przepalać. Bezsenność, łagodzi stany lękowe. I ataki epilepsji. Dobrze, zróbmy te ataki epilepsji. I to było z łagodzenia bólu. Dobrze. Spróbujmy z tego coś zrobić. 7 do 10. 7 do 10. Mamy 3. W tym momencie tak. Invalid position. Parownik 1. I drugi parownik. Czekajcie, a jakbyśmy zrobili to tak. Dobra, zrobimy to tak, że zafajdamy to tak czy owak w ten sposób. Trudno. A competitor has completed a new patent. Na co zrobił? Pigułka przeciwhistaminowa. Balista. Okej, 18 do... O, kataliza. Import. Czekajcie, miksera nie mam. Jak będę coś potrzebował, najwyraźniej tam będę musiał uśmiechnąć. Multimixer. A competitor has released a new product. Czyli tak, tu mamy katalizę na drugim, tu mamy na tym. Okej, łagodzenie migreny. Kurwa. Czyli tu jeszcze muszę tą wstrząsarkę mimo wszystko wrzucić. Świetnie. Czyli musi być taki tutaj pęczek. Okej, i to wtedy będzie dobre. Jezus Maria, jakie to będą koszta. To będą chore pieniądze, chore koszty, jakie my tu będziemy ponosili teraz za to. Ale dobrze, niech zostanie tak, jak to było tam. Dobrze, niech tutaj wnet ta taśma tak pójdzie, żeby... A competitor has completed a new patent. Na co? Przeciwhistaminowy na 3 lata, dobra, olać to. Dobrze, to mamy. Kataliza teraz 18. Czyli teraz kryokondensator. Czyli
Cryo plus aglomerator. O panie, ale to będzie tu zakręcone, nie? Wywalmy te maszyny, bo ja tu muszę wiedzieć, ile mam miejsca jeszcze. Nie jest źle. Nie jest źle. Możemy to jonizatorem. Insufficient funds. Dobra. I już widzę, że w tym momencie spalamy to, co mamy. Bo tak, tu jonizator jeszcze jeden wejdzie. Okej, okay, jakoś to zrobimy. A competitor has released a new product. Okej, okay, nie interesuje mnie to w tym momencie. Nie, bo teraz to nawet jak przebuduję, to potrzebowałbym tu więcej miejsca mieć. Dobrze, musimy poczekać, jak będziemy mieli nową pożyczkę dostępną. Nowa pożyczka plus autoklaw, bo dwoma autoklawami to ja załatwię tamto. Ale będę potrzebował jak nic dwa autoklawy. Tak na dobrą sprawę wystarczyłoby po prostu pewnie pomiksować słabsze leki, połączyć efekty 2 w 1 i tyle. Byłoby to wiele prostsze, już tak chłodno myśląc teraz. Come on, potrzebuję pożyczkę kolejną. A competitor has released a new product. Global event. Holo, depresja, drugiego nowa schizofrenia. Świetnie. Wątpię, żebyśmy do tego szli. Największa lipa, przyznam szczerze, jest w tym, że mimo wszystko gdzieś te hajsy mamy. A gdzieś te hajsy są, a nie mogę ich wykorzystać, nie? Od razu tutaj damy punkta, tam damy punkta. Miksery poulepszamy, strząsarki. Ale i tak na razie jesteśmy... Bez pożyczki jestem nigdzie, nie? Nic nie zrobię z tym. Niestety. No dobrze, musimy teraz czekać, niestety. Chwilkę to zajmie. Pakowarkę. Koszt działania pakowarki zmniejszymy sobie też jeszcze. A competitor has released a new product. Bo to jest to dobrze zrobione, ale już mamy 50k feedbacku i ja nie wierzę. Ej, bo zaraz wyjdzie na to, że nawet na zwykły ten nie zrobię tego. Na zwykły, a co tu dalej mówić, dopiero o master. New loan available. Błagam, już będzie coś dużego. Pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Teraz możemy coś też skombinować z tym. Tu możemy coś teraz z tym przekombinować. Jest. Dobrze. Dobrze. Okej, i teraz tylko tak, połączmy to. Tu, 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 tu. Okej, mój geniusz tego nie ogarnia w tej chwili, ale... Ale to jest dobre.
tak, potem będę się śmiał, jak wyjdzie na to nagle, że połowa rzeczy nie działa. Position. Będę naprawdę głośno się śmiał. Tutaj byśmy musieli najwyżej zrobić to. O, tak. Okej, ale tego akurat nie mogę zmienić. Dobra, akurat to tak jak było, było dobrze. Chyba, że... Tak. 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 Ale nie, bo tu już podchodzę pod tego cryo. A tak? Moment. Nie, bo tutaj tego nie połączę. Chyba, że... Tak. Tak. O, tak. Teraz będzie idealnie. Boże, jakie to są puzzle, nie? Czekajcie, teraz tak. Tutaj to przechodzi w to miejsce. Czekajcie, ten kryo ląduje tu. Kurczę, najgorsze jest to, że ja już nie pamiętam, jaka była dalej sekwencja za tym kryo, nie? Powiem tak. Tu to wygląda spoko. A, bo tu miał chyba tej podwójnego auto... Podwójny autoklaw tu miał być chyba. A autoklaw, żeby tak na dobrą sprawę fajnie zadziałał, musi być tu. Okej. Dobrze, i teraz... Tu... Tu... Tylko wtedy nie zrobię tak, żeby wszystko było do jednego, chyba że... Zrobimy to tak. Panie królu złoty. Czekajcie, teraz tak, tu. Tu miałoby wtedy... Nie, no kurde, to tak nie może być. Chwila, chwila. Teraz tak, to wchodzi tu, 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 chyba że to zostanie cofnięte tutaj. Wtedy dalej by działał ten system. Dobrze. Myślę, jakby to przedstawić inaczej. Nie mogę przestać inaczej. Czyli teraz trzeba przebudować tą linię. Invalid position. Dobrze, czekajcie, zróbmy to tak. Zróbmy to tak, żeby to, tam taśmę ruszyć, tak? Na razie sprzedajmy to wszystko, bo... Będzie i tak babrania z tym jednym lekiem. Teraz tak, po tym jak to wyjdzie stąd, potrzebujemy jeden parownik. Invalid position. Jeden parownik i drugi parownik, zaraz potem. Tak, tak.
i coś takiego. Tyle, że po tym, to ja potrzebuję jeszcze masę. Okej, no na razie zobaczmy, jak ładnie to wszystko pociągnie nas w dół i zobaczymy, czy nic nie spaprałem. Zwalcza ADHD. Okej, to jest jedno. A competitor has released a new product. I czekajcie. Jezu, co ja zrobiłem? Przecież ja mogłem to zostawić tam, jak było. To teraz naprawdę dałem dupy i to po całości, nie? Pięknie nie da się tego opisać, nie? Brawo, Adaś, brawo. Widać, że jest późna godzina, już nie myślisz. Teraz tak, tu. No, świetnie. Dobrze, to teraz tak. Podwójmy tu stężenie. Autoklawem. Teraz tak, aglomerator. Teraz jakbyśmy to przesunęli tu. To tą maszynę wciśniemy w razie co tutaj. Dobra. I teraz tak. Pytanie, jak bardzo muszę tu pokombinować? No nie muszę dużo. Czekajcie, to zrobimy tak. Dissolver. Ionizator. Nie, no kurna, muszę dużo. Czekajcie, a teraz tak, jakby dać... Ionizator tu... Nie, to pójdzie bez pakowarki po prostu, najwyżej tyle. Albo może w ogóle drugim ionizatorem to walniemy i tyle. Co się będę... Zrobimy z tego takie proste ujście. No trudno. Nie wszystko jest idealne. Okej, powstrzymuję ataki epilepsji. Bardzo dobrze. Co tu się taśma zawiesiła? Dobra. Product name required. Okej. Antynerw, no niech będzie tak. Dobrze, ale kontynuujmy. Product name required. Antyświatło mrugacz. Antyświatło mrugacz, zróbmy tak. Okej, i reszta już ciągnie. To teraz pytanie takie. Ile ja mam leków w ogóle? Ja mam 3 leki w tej chwili. A competitor has completed a new patent. Aha, ja mam w tej chwili 3 leki tylko, które się sprzedają. Ja aż mi ciężko uwierzyć. Nie, no mamy 4, okej. Okej. Mamy 4 leki. W technologii mamy w ogóle 11 punktów, spoko. Pyk, pyk. Pyk. Dobrze, produkcja. Teraz tak. Kupmy tą halę. I tą halę. I zróbmy kolejny lek. No tak. Choroby dwubiegunowej nie mam. Tak, na razie.
ataki epilepsji. Dobrze, zwalcza ADHD. Gdzie to było? Łagodzi stany lękowe. Tu było ADHD. Tak. Okej, fajnie byłoby wyjść od tego. Znaczy, zrobimy tak, że tutaj zakończymy tą linię, którą będziemy teraz robili kolejną. Tak. I teraz tak. Co ja tu potrzebuję przede wszystkim mieć? Boże. To jest w maksymalnej, więc dobrze, to będzie łatwo osiągnąć. Antydepresant plus kataliza. Okej, okay, no to tak, lecimy. To antydepresant plus kataliza. Tylko czy antydepresant ma katalizę własną? Nie ma. Czyli antydepresant plus kataliza. I możemy to od razu zmniejszać. To jest dobra rzecz. Bo one nie wymagają tutaj dodatkowych jakichś... Nie wymagają dodatkowych żadnych tutaj... powiedzmy bonusów. Mamy katalizę. I teraz tak. 7 do 13 dissolver. Jonizatorem to usuniemy. Więc... Trzeba starą szkołę zastosować. Aha, to jeszcze wtedy był trzeci dissolver potrzebny. Z tego co pamiętam. Ja chyba jest ten sam projekt co tam. Nie. Zwalcza ADHD. I teraz potrzebujemy jeszcze tą katalizę. Okej, okay, tą katalizę i jonizatorem to zrobić. Czyli moment, to była ta? Była ta, nie? Tak. Przydałby się usunąć którykolwiek. No teraz tak, tej katalizy nie potrzebuję, czyli w jej miejsce może wejść ta. Więc jak to tylko zrobić z głową? Jak to zrobić z głową? Żeby zrobić, a nie popsuć. Bo tu mamy to na tym miejscu, czyli jakbyśmy usunęli tą katalizę, to byłoby spoko nawet. Czyli tak, zrobimy tutaj. Musimy zmniejszyć od 3. Moment. Tak, zmniejszyć o 3. Nie, zwiększyć o 3 i wtedy jonizatorem puknę. Czyli tak, zwiększyć o 3 i puknąć jonizatorem i powinno być... New World Event. Dobrze, teraz zrobiliśmy miejsce na tą katalizę, ale zauważyłem właśnie, że wyjście w niej, z niej mamy kompletnie z dupy. Okej, zróbmy to tak. I zaraz popatrzymy co dalej. Tak, to ma być baza. Teraz tu mamy... Znowu podnieść o 3. Nawet tak zrobimy. Podnieść, użyć jonizatora i zaraz będą się działy cuda po prostu, bo będzie... To nie wyjdzie, że potrzebujemy... A competitor has released a new product. Nie, nie będą działy się cuda, bo użyjemy raz cryo, bo cryo podwaja i zamykamy sprawę. Pięknie, pięknie. Jezu, dawno tak ładnie nie wyszło nic mi. O Boże, naprawdę dawno tak ładnie nic nie wyszło. Petarda. Okej, okay, mamy pilsy na chorobę dwubiegunową. Product name required. W sumie gram w tą grę, a powinienem się trochę nauczyć, co to wszystkie choroby robią. Dwustrzał. Dobrze, nazwijmy lek. Mamy masterkę. I teraz tak, kontynuuj dalej. Hmm.
3, 5 i jeszcze teraz 3 leki musiałbym zrobić, które będą w cenie powyżej... powyżej 8, powyżej 300. Pytanie, czy nam się da to zrobić? Raczej tak, bo czekajcie, tu mamy to. Zapobiega moczeniu nosem. Czy ja mam ten lek? Myślę, co z antybiotyku możemy też wyjść, coś ciekawego, myślę. No przecież to jest antybiotyk, no to co tu może pójść nie tak? Łagodzi objawy przeziębienia. Import. Takiego leku chyba się nie da spieprzyć. Okej. Łagodzi i aglomeratorem drugi raz. Insufficient funds. Aha. Dobrze, to jest coś, co musimy niestety tutaj... Antybiotyk. Kataliza. I takie stężenie. Spoko. Ej, no to jest easy. Tylko, że nie, czy to nie będzie potrzebna wstrząsarka. To jest na drugi. No, musimy raz to wstrząsarkę wrzucić. Ja wiem, normalnie powinienem lecieć na pauzie, ale... Jak pamiętacie, niestety w tym momencie nie mamy... Nie mamy tyle hajsu, żebyśmy sobie mogli pozwolić na pauzę. Trzeba trochę tutaj podreperować budżet. I teraz tak, to ma być baza, bo to wchodzi tu. I moment, moment, moment. Okej, no zróbmy tą drugą ścieżkę, chcę podejrzeć, jak to wygląda. I teraz potrzebujemy tak, 6 do 11, kryokondensator i mamy petardek, czyli insufficient funds. Czyli kryo. Insufficient funds. Insufficient funds. Czyli kryo, który kosztuje 6000. Insufficient funds. Dobrze, w końcu klikłem. Pięknie! Ej, pięknie. Leku na AIDS nie robimy, bo jesteśmy złymi ludźmi. Ale invalid position. Zarąbiste są te skoki gotówki, nie jak... Nagle, kurczę, patrzę. Insufficient funds. Insufficient funds. Mamy z 2000 na przykład, nie wiem, 4 prawie. No, tak jak teraz, nie? Tutaj sobie przynajmniej szybkie... Ale to jest fajna, krótka i naprawdę błyskawiczna linia. Bo widzicie, trochę więcej takich wysokopoziomowych maszyn i one naprawdę dają radę. Product name required. New loan available. Malaria. Lek na komary. Nazwijmy to tak, niech będzie. A competitor has released a new product. Ile mamy czasu? Jeszcze... Właśnie, ile mamy czasu też tak. O cholera, chyba przegiąłem pałę z tym odcinkiem. Dobra, ale wiecie co? Skończymy ten odcinek tutaj, bo... Zrobić dwa leki teraz na szybko nawet, to już nie będzie problem. To teraz tak, poszliśmy z tego. To teraz płuca łagodzi kaszel, łagodzi astmę i lecimy dalej. Zrobię takie dłuższe. Łagodzi płuca. Łagodzi kaszel, okej. Lek łagodzący płuca, okej. Czyli tak. Zwiększamy stężenie o 3. Tak? No tak. Ale wiecie co? Szczerze, to najbardziej się nie będzie opłacało tego zrobić kryo w tej chwili. Okej, kryo, mamy 8. Aglomeratorem teraz to pukniemy. Łagodzi astmę. Kataliza zielona. Moment, czy ja mam lek na astmę już? Nie, nie mam leku na astmę. Dobrze, jest. Co ja się przestraszyłem teraz, że mam lek już zrobiony. Zielona kataliza. Mamy miejsce na
na pierwszej pozycji. O kurde. Dobrze, no miejmy nadzieję, że jak to przetrząsnę raz, to się nic nie stanie. Okej, nie stało się nic. Dobrze, tylko czasami się potrafią różne rzeczy spieprzyć. Multimixer. No, połącz się. Okej. Okej. Bardzo ładnie. Insufficient funds. Insufficient funds. Jak insufficient funds? Insufficient funds. Jestem wielkim, wielką koncernem medycznym. Insufficient funds. Jestem wielkim koncernem medycznym, stać mnie na to. I teraz łagodzi astmę między 10. O kurde, ale to nam. A competitor has released a new product. Ała, poczekajcie. Nie, wiecie co, ja to przepuszczę, nie? Przez dwa razy jonizator. Czekajcie, bo tu było tak. Okej, okay, i jeszcze parownik na końcu. Nie, bo ja nie dam takiego gówna, nie? Naprawdę. Nie no, sorry, wiem, że to jest w tym momencie tak trochę jakbym patrzył na skok na kasę, mimo że achievement get tutaj jest na to, żeby zrobić po prostu lek. Insufficient funds. Ale no bez przesady, nie? To już by było nie zrobienie nawet leku, tylko zrobienie jakiegoś gówna. To Jezu, to by więc. Insufficient funds. To ten lek przed. New world event. Insufficient funds. Ten lek wcześniej miał. Aha, tylko że tak, jeszcze po tym potrzebne jest cryo. Znaczy nie cryo, tylko autoklaw. Czekajcie, zróbmy to wtedy tak. Tu. Autoklaw. Insufficient funds. Dobra, bo to ma sens, jeżeli tylko tu to postawimy. Syk. Insufficient funds. Invalid position. Brzmi nie mu, że nie mam pieniędzy na to, żeby postawić głupią taśmę. Insufficient funds. Jestem na tyle bogaty, że mogę sobie na to pozwolić. Tylko teraz tak, to usuńmy. Okej, okay, i teraz tak, pakowarka, jeszcze ją ulepszmy bardziej. A competitor has released a new product. Okej. Lekki oddech. Chwila, czemu to ma tylko 260? Okej, okay, bo on po wyjściu stąd. Jezu, bo ja po wyjściu stąd jeszcze potrzebowałbym dissolverem to walnąć. Czyli w tym miejscu jeszcze musi być dissolver. O panie. No dobrze, no to ja. Teraz powinno robić dobrze. No to jest tu. Powinno być git. Jak to wygląda tu po wyjściu. Okej, okay, teraz wygląda dobrze. Może nie chcę puścić tam jeszcze jedną serię takich leków. Teraz już będzie porządny lek. Product name required. Okej, okay, oskrze. O. Krzelowy wspomagacz.
Dobrze, nazwijmy to. Mamy jeszcze, i teraz musimy zrobić tylko jeszcze jeden lek. Na zasadzie, wiecie, byle było, byle dało 300 hajsu i mamy zrobione to na eksperta. Tylko tak, co, czego by to się złapać? Na malarię mamy, na atak epilepsji już mamy lek. Ogólnie tak, wyczyśćmy listę, bo chcę zobaczyć, co w ogóle mam obecnie w produkcji. I tak. No dobrze, mamy masę leków, które przynoszą nam 180 patoli zysku. Wow. Powiem tak, dawno chyba nie mieliśmy takich hajsów tu. Czyli tak, malaria to to. Nadciśnienie i angina. Dobrze, pójdźmy w tą stronę. Leczy nadciśnienie. Gdzie on jest? Gdzie jest ten? Dobra, powinienem był to podzielić jeszcze. A, ale będę zły. Dobra, będziecie mieli godzinny odcinek tak, z Big Farmy. Trudno, lubicie to. Lubicie tą serię, więc czemu by nie? Serio? To takie coś jest wymagane? Inaczej. Tak, przesuńmy. Ach, dobra, no ale to jest już prawdopodobnie ostatnia hala, którą budujemy. Więc niech będzie, że zrobimy ją takim na trochę większym wypasie. Teraz tak. Klik. 0 do 6 ionizator. Teraz tak. Leczy anginę, ale 9 do 14 krio. To, to, cyk, cyk. No dobra, jeszcze raz. Albo stąd usuniemy, bo to jest 4. Kurwa, tak źle i tak niedobrze. Okej, dajcie hajsy. Wykupimy tą halę tu. Dobra, w dupę. Z tym są drobiazgi teraz. Ciecho, bo robimy lek stulecia. Autoklawem. Teraz co tu będzie potrzebne dalej, żeby tego nie spaprać? Serio, tylko to? Okej, dobrze. Bardzo, bardzo chętnie. Czemu nie? I dobrze, zrobiłem przynajmniej dwa zarąbiste leki. A competitor has released a new product. Pyk, paczka leci. Product name required. Już byle jak. No jak, jeszcze jeden? To ile my mamy ich? Jezu, 7 mamy. Mogłem to spokojnie podzielić jeszcze na dwa odcinki. He, trudno. Czekajcie, leczę malarię, leczę stan lękowy. Zapobiega moczeniu nocnemu. Dobrze, zapobieganie moczeniu nocnemu. W takim razie... albo po prostu potnę ten odcinek na dwa, w tyle w produkcji. W produkcji go potnę. Nie. Okej, okay, tu. Cyk. Teraz tak, 4 do 6 dissolverem. Boże, czemu ja to zrobiłem tak? Tylko zróbmy to tak. Dissolver ustawmy tu. Zapobiega schorzeniom wątroby. Okej, okay, to ja już wiem, dlaczego tego nie, z tym dalej nie szedłem, bo dalej nie mogłem tego. O, leczy cukrzycę. O, a to może z cukrzycy wyjdźmy. W sumie temat mi trochę znany. Gdzie to mam cukrzycę? Moment, moment.
malaria, epilepsja, to mam wszystko. No to królu złoty. No to teraz dałem dupy trochę, bo potrzebne nam będą ekspedycje polarne. A ja nie wiem, czy ja je zdążę zrobić. No jak Boga kocham, nie wiem, czy zdążę. Tu chyba będą w ogóle potrzebni czterech typa. Trudno, zobaczymy. Nie, okej, okay, poszło. New world event. Master. Dobra, zrobiliśmy to na mistrza. Woohoo! Udało się. Jezus Maria, 15 po północy. Masakra. Ale na 3 blachy jest, więc tak się czuję. Dobrze, moi mili, dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.